najprawdopodobniej to protestanci nas nie rzucali. No to co? No to ja będę teraz prezydentem. W swoim własnym kościele, w budynku kościoła, kilka razy wstawialiśmy szyby i wyjmowaliśmy cegły z naszych pomieszczeń. W praktyce mojej, w Chełmie. To uważam, że te kamienie i te stłuczone szyby są obrazem pewnej rzeczywistości w Polsce. Przepraszam, uważa pan, że sklezanie pastora Chojeckiego to będzie zagrożenie dla wolności słowa. Dla wolności słowa, tak. Demokracji w naszym kraju. No nie bardzo, widzę tu związek z tymi kamieniami, czy tam cegłami. Najprawdopodobniej to protestanci w nas nie rzucali. Czyli tak, z jednej strony ta okoliczność wzbudziła obawy, że tak. Będą wierni, czy... Niektórzy mieli na uwadze taką kwestię, jak obawa przed tym, że możemy być ograniczani w możliwości, no, wolności wyznania. A inni? A inni po prostu byli zaniepokojeni, że do tego dochodzi, że pastorzy są wzywani za swoje wypowiedzi do sądu. Czy pana zdaniem działalność pastora Pawła Chojeckiego można by zakwalifikować jako podżeganie do nienawiści religijnej i podżeganie do nietolerancji religijnej? Nie, w żaden sposób. Wszystkich protestantów na całym Bożym świecie łączy to, że Biblia jest jedynym źródłem objawienia Bożego. I drugie, zbawienie jest wyłącznie z łaski przez wiarę, a nie z ludzkich uczynków. Jak Paweł napisze, po to, żeby się nikt nie chlubił. W mojej ocenie pastor Chojecki jest odważniejszy ode mnie. Ja może właśnie z powodu groźby takiej rozprawy jak ta. Natomiast chcę powiedzieć, że powinni być tacy ludzie i trochę się wstydzę, że nie mam tej odwagi. Powoli nam upływa ten termin wysłania skargi do Trybunału tego Europejskiego. Mamy czas do początku stycznia. Skarga jest w trakcie pisania. Myślę, że w przyszłym tygodniu powinna być już przygotowana. Taka wersja wstępna. W zasadniczym zarysie. Co nam da tak ten wyrok, nawet pozytywny dla nas, po iluś tam latach tego Europejskiego Trybunału? Za kilka lat, po iluś tam latach, okaże się, że miałeś rację. Czyli w praktyce można powiedzieć, tu niby jesteśmy pod jurysdykcją tego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a człowieka może zgnoić sąd w Lublinie i nic nie można z tym zrobić. Tak. Utrzymuję zaskarżony wyrok mocy. Apelacje, wszystkie wniesione w tej sprawie, okazały się bezzasadne i sąd apelacyjny nie stwierdza, aby ta kara, którą orzekł sąd okręgowy, mianowicie 8 miesięcy ograniczenia wolności, była bądź zbyt rażąco surowa, bądź zbyt rażąco łagodna. Nie spodziewałbym się tego, bo nie, że po takim wyroku nie jest taki optymizm, że no to co, no to ja będę teraz prezydentem, nie będę startował na prezydenta, nie? Rozmawiałam z nim dzień wcześniej i zapytałam taty, no ale co zrobisz, nie? Jak cię skażą? Powiedział, że cokolwiek by się nie stało, ja wiem jedno, że ogłoszę, że będę kandydował na prezydenta w 2025 roku i no... Pierwsza moja reakcja była trochę takie niedowierzenie, śmiech, że co się dzieje w ogóle. Pierwsza myśl? Bardzo dobrze. No, bardzo dobrze. Niech się boją, że nie będą sobie pomiatać pastorem, tylko on im pokaże. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć.
No, stwierdziłem, że to jest bardzo, bardzo dobry ruch, bo rzeczywiście wszystkie media o tym napisały. To był ten moment, że to nie będziemy tutaj załamywać rąk, tylko idziemy dalej, idziemy do przodu. To musi być jakiś taki krzyk wolności, że tu się dzieje niesprawiedliwość, jakiś protest, nie? I wtedy właśnie pomyślałem, że ogłoszę w momencie skazania mnie start jako kandydat na wybory prezydenckie 2025. A jak tam sprawa z tym rzecznikiem? No bo tam wysłaliśmy dwa wnioski. Jeden ty wysłałeś, a drugi my jako Kościół poparty petycją, zdaniem polityków i tak dalej. Czy tu już mamy jakieś odpowiedzi ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich? Tak, tak. Rzecznik stanął na wysokości zadania i udzielił odpowiedzi, że wszystko z wyrokiem jest w porządku. Czyli twoją, ten wniosek o kasację odrzucił, no a my jeszcze czekamy na ten wniosek społeczny, czy też... Ja myślę, że to będzie, znaczy, że nie będzie odpowiedzi na to. Tu widać jakby jakość, zmiany jakości, jeśli chodzi o pracę rzecznika w stosunku do tego, jaki był pan profesor Bodnar, a w stosunku do tego, co jest teraz. No rzeczywiście, pan Bodnar, kiedy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to już wtedy wnioskowaliśmy o pomoc prawną jego biura. Napisał pismo, że tu zwraca sądowi uwagę na tę sprawę. Ja jestem w kontakcie ze środowiskami protestanckimi i rozmawialiśmy między innymi na temat artykułu 196 Kodeksu Karnego. Uważam, że ten przepis na pewno należy ograniczyć jego stosowanie. A to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest bardzo ważna, tutaj na to bym chciał zwrócić uwagę, że prokuratorzy muszą być niezależni w tych sprawach. Tak? To nie może być tak, że prokurator wykorzystuje te sprawy do celów politycznych. O jakiej Polsce marzę. Nie chcę, żeby ktoś mi mówił, jakie mam żyć, jak ja mam sobie podwórko zorganizować, gdzie ja mam sobie dom postawić, jak mam, nie wiem, spać, o czym mówić, o czym myśleć, no, żeby zostawili nas po prostu w spokoju. Nie oczekuję po państwie opiekuńczości wielkiej jakiejś. Po prostu, żeby było na tyle, na ile się da, sprawiedliwe. Ja, mówiąc skrótowo, marzę o Polsce, w której ani protestanci, ani innowiercy, ani ludzie, którzy nie wyznają żadnego Boga ani bóstw, nie boją się mówić, co myślą, krytykować, co myślą, i wszyscy mają zapewnioną wolność. O Polsce sprawiedliwej, to jest wiadomo. Chciałbym taką Polskę jeszcze zobaczyć. Kiedy Jurek Dajuk na koncercie wsparcia dla Pawła śpiewał piosenkę Marka Grechuty Wolność, to stwierdziłam, że się zgadzam z tymi słowami Grechuty, które właśnie są zawarte w tej piosence. To znaczy, chciałabym żyć w kraju wolnym, gdzie każdy mógłby, tak jak tam właśnie jest w tej piosence, rosnąć jak gałąź na jednym drzewie, gałąź do słońca, w różne strony. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości,
prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zapłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Obejrzeliście moją historię. Dziękuję wam bardzo, że przez tyle tygodni byliście z nami. Mam nadzieję, że Bóg dopisze jeszcze kolejne wielkie rozdziały do tego, co się w Polsce dzieje. Jeśli zrobili to mnie, mogą też zrobić tobie. Ale jeśli razem będziemy starać się chronić wolność jeden drugiego, to razem nas nie pokonają. Dlatego tak ważne jest, abyś teraz podał dalej link, żebyś zachęcił swoich znajomych do obejrzenia tej historii i żebyśmy się jeszcze potem spotkali w tym, co będziemy razem robić dla wolności w Polsce. Do zobaczenia.